Czemu on tak tylko? Nie wiem. Drodzy uczniowie, dzisiaj pora na chwilę, która na długo... O, kogo my tu mamy? Pozostanie w waszych sercach. O ten plakat walczyłem całe swoje życie. Pora go w końcu odsłonić. Pani Maju, proszę czynić honory. Maju! Przepraszam. Wystarczy. Co się stało? Plakat zniknął. Wyszedłem z sali i już go nie było. Dołożę wszelkich starań, by jakoś pomóc. Adam, co ty tu robisz? Lekcje są. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Wiesz coś o zaginięciu plakatu? Niestety nie. Swoją drogą jestem ciekaw, gdzie on się w ogóle podział. Profesor Dądzik był naprawdę bardzo zmartwiony. Skoro jesteś taki ciekaw, to może pomożesz mi go szukać? Mam okienko, więc czemu nie? Ale najpierw... Mogę ci zadać jedno pytanie? Jasne. Dlaczego jesteś tak ubrany? Czas nas goni. Masz może pomysł, gdzie on może być? Niestety nie, ale... Ale ja wiem! Słuchajcie, bo ja miałam kiedyś taką ciotkę w Lublinie i ona miała bardzo podobną sytuację, mianowicie... Co jest dziewczyną? Zwolnij, czy to opowiadasz? Zwolnij, spokojnie. Skąd wiemy, że możemy ci zaufać? No. Sądząc po waszych dotychczasowych dokonaniach, to chyba nie macie nic do stracenia. No co rację, to rację. Mów. Chętnie wam pomogę, ale nic za darmo. Przyznam, że jestem trochę głodna. Czy wiecie coś o tej dziwnej osobie, która się tutaj dzisiaj kręciła? O czym pani mówi? Około godziny temu ktoś ubrany cały na czarno skradał się po korytarzu, niosąc ze sobą coś dużego, prostokątnego. Nikogo innego nie było dookoła, więc wyjrzałam sprawdzić, kto to. Gdy mnie zobaczył, przyspieszył i pobiegł w stronę sali gimnastycznej. Do tej pory zastanawiam się, kto to mógł być i co ze sobą niesie. Kto za to zapłaci? Wiecie co? Przynajmniej mamy siebie.